Frivolnie nakręcaj. Niedziela, minęła godzina 12, więc z wami jak zwykle frivolnie nakręceni. Dzisiaj z wami Marcin Kruk, a ze mną mój gość Łukasz Tępień. Cześć Łukasz. Cześć, witam słuchaczy, cześć Marcin. Dzisiaj Łukasz jest z nami, ponieważ będziemy rozmawiać o temacie, który przez wszystkich jest uważany za trudny, albo niewygodny, albo że dżentelmeni o nim nie rozmawiają, czyli o pieniądzach. A to dlatego, że Łukasz zawodowo zajmuje się finansami. Możesz rozwinąć troszkę ten temat? Tak, jestem zawodowym inwestorem giełdowym. To jest taki dosyć specyficzny zawód. Mało osób się w ten sposób tytułuje. Mhm. Ale oprócz tego też szkolę, czy trenuję inne osoby, pokazuję im, co działa na rynkach finansowych, co warto robić, a co nie. No i jestem autorem i redaktorem swojego bloga usstocks.pl, gdzie uzewnętrznam się bardzo na temat właśnie pieniędzy. Czyli też edukujesz ludzi. Tak, edukuję ludzi. Łukasz, to może tak od początku w ogóle, jak to się stało, bo mówisz, że niewiele ludzi tytułuje się w podobny sposób, tak jak ty. Jak to się stało w ogóle, że zostałeś takim inwestorem? Chyba na początku pasja przede wszystkim, czyli ja kiedyś byłem w ogóle koszkarzem, może od tego zacznę. Okay. Przyszły jakieś kontuzje, zobaczyłem, że już to moje granie nie jest takie jak kiedyś, więc powiedziałem sobie, albo robię coś na 100%, albo nie robię tego w ogóle. I wtedy gdzieś tam chyba moi rodzice podsunęli mi jakiś artykuł na temat właśnie giełdy, na temat inwestowania i po prostu wsiąkłem. Totalnie mnie to pochłonęło, dosyć szybko zacząłem zdobywać wiedzę na ten temat i dosyć szybko też znalazłem pracę w biurze maklerskim, czyli od razu wejście na taką głęboką wodę. No i od tamtej pory w zasadzie nieprzerwanie jest to mój temat numer jeden. Czyli uczyłeś się inwestować na swoich pieniądzach czy na cudzych? Na swoich i na cudzych, to było równocześnie, ale rzeczywiście ta praca w biurze maklerskim, możliwość podglądania tak naprawdę tego, co robią setki inwestorów, dała mi niesamowitą wiedzę i niesamowite przewagę taką, bo dokładnie widziałem, co działa, a co nie. Także wtedy to była niesamowita szkoła życia wtedy. Ja bym się odniósł do wpisu, który popełniłeś na pewnym bardzo popularnym serwisie społecznościowym jakiś czas temu, gdzie opublikowałeś 31 zasad, które każdy powinien znać a propos pieniędzy. Ja pomyślałem sobie, że wynotuję sobie te najważniejsze i muszę się przyznać, że zanotowałem prawie wszystkie, także mamy świetny spis tutaj tego, o czym dzisiaj możemy rozmawiać. Od czego bym zaczął? O, na przykład od tego, że buduj wiele strumieni dochodów. Wiele ludzi tego nie robi? Wydaje mi się, że tak. Wiele strumieni dochodów jest ważnych z punktu widzenia inwestora, czy z punktu widzenia przeciętnego człowieka, który póki co nie inwestuje również? Ja myślę, że to jest ważne dla każdego. To znaczy w życiu, tak mi się wydaje przynajmniej i tak jakby moje doświadczenie mi podpowiada, że dochodzi do takiego momentu w swoim życiu, gdzie robiąc coś, po prostu styka się ze ścianą, tak, nagle z murem i się okazuje, że już po prostu w tej pracy, czy to jest praca na etacie, czy w biznesie, nie jest w stanie dalej się rozwijać. No i wtedy dobrze by było, żeby jednak miał coś w zanadrzu, miał coś jeszcze obok, co będzie stanowiło dla niego jakby nową drogę. A jeżeli ktoś nie przygotowuje sobie tej drugiej nogi, załóżmy, to może mieć wtedy dosyć spory problem. Ja właśnie jeszcze raz odniosę się do tego swojego biura maklerskiego, czy kolejnych prac na etacie, to zawsze po pracy wracałem do domu i odpalałem swój drugi etat. Jakim było właśnie inwestowanie? I w momencie, kiedy przyszedł taki moment w moim życiu, kiedy po prostu mogłem już z tego żyć w 100%, tak? Mogłeś z tego pierwszego etatu zrezygnować. Tak, mogłem z tego etatu zrezygnować. Z kolei był etat, było inwestowanie na giełdzie, ale też po pewnym czasie pojawiły się inwestowania w mieszkania na wynajem. I to jest kolejna noga. Tak, to jest kolejna noga. Teraz jeszcze następną nogą jest właśnie marketing internetowy i to wszystko, co robi w internecie. I tak za każdym razem, jak już opanuję jakiś temat, jak poczuję, że to jest to, warto to rozwijać, to po prostu wchodzę w coś nowego i rozwijam to do takiego momentu, aż zacznie przynosić konkretny efekt. No to dowiedzieliśmy się, jak dojść do takiego poziomu, że tych nóg jest już dużo, a o tym, jak zacząć budować tą swoją pierwszą, może drugą, dowiemy się już za chwilkę. Radio Free. Frivolnie nakręcaj.
Łukasz, mówisz, że zajmujesz się tym, że również edukujesz ludzi na temat finansów. Jeżeli mówimy o takim początku edukacji, no to ta pierwsza zasada, którą napisałeś jakiś czas temu, to, że pieniądze to gra i że trzeba poznać jej zasady. Dokładnie. Co przez to rozumiesz? Powiem tak, na początku, jak ktoś zaczyna w ogóle zajmować się pieniędzmi, znaczy powiedzmy, no tak konkretnie inwestować, to problemem takiego przeciętnego inwestora nie jest to, że nie ma informacji na temat różnych technik inwestowania, tylko problemem jest to, że tych informacji jest zbyt dużo. Po prostu, no tego jest tyle, że nie sposób tego ogarnąć i tak naprawdę to stanowi główne wyzwanie. Natomiast jeżeli już się pozna te zasady, to te 5%, tak, które jest tak naprawdę istotne w tym wszystkim, to się okazuje, że to jest bardzo proste i ja potrzebowałem na to no pewnie z 8-9 lat, żeby tak naprawdę wyłuskać z tej całej wiedzy to, co tak oddzielić to ziarno od plew i móc skutecznie zarabiać, nie poświęcając na to czasu, bo to też jest jakby jedno z drugim dla mnie się łączy. A to jest faktycznie tak, że to jest taki dochód pasywny i zarabianiu naprawdę nie musisz poświęcać ani sekundy, jakbyś nie chciał? To znaczy w tym momencie mógłbym zostawić wszystkie swoje inwestycje na 2 miesiące i jestem przekonany, że krzywda by mi się nie stała. Z kolei tak naprawdę, jeżeli bym właśnie nie edukował, nie robił tego wszystkiego, co robię w internecie, nie rozwijał się, to tak spokojnie mógłbym je sprowadzić do godziny w tygodniu. I też to nic nie straciłoby na jakości, więc to jest dla mnie sens inwestowania. To jest ten prawdziwy sukces, jaki mierzę w inwestowaniu. Prawdziwy, czyli mierzalny w tym wypadku w postaci po prostu pieniędzy, tak? Pieniędzy i czasu, tak. Łukasz, ale tak abstrahując jeszcze trochę od inwestowania, bo dużo ludzi ma po prostu problemy z pieniędzmi. To nawet nie chodzi o pójście do plusa, tylko najpierw wyjście z minusa. I tutaj też spisałeś taką zasadę, zaprzyjaźnij się z Excelem. Czemu to ma służyć? Uważam, że nie dowiemy się, gdzie tak naprawdę te nam pieniądze uciekają, jeżeli nie będziemy tego zapisywać. To znaczy, no właśnie ten Excel i wydatki i przychody, tak, musimy sobie to zbilansować, przeliczyć, w ogóle zobaczyć te liczby, żeby sobie uświadomić, ile to tak naprawdę jest i na co to idzie, w którym momencie. Mam takiego przyjaciela, który ostatnio mi się pochwalił, że właśnie jakby przerażony już troszkę skalą wydatków w jego rodzinie, bardzo dokładnie to sobie przeliczył i okazuje się, że wydaje po 15 tysięcy miesięcznie i zupełnie nie wie, gdzie te pieniądze uciekają. To no, jest dosyć zabawne, ale no, dla niego to było ogromną wartością. Ja zresztą no, tak samo od zawsze zapisuję wszystkie swoje inwestycje, wszystkie swoje pieniądze, wiem, gdzie są w każdym momencie. No, nie ma takiego sposobu, żeby móc nad tym zapanować i nie wiedzieć tych właśnie podstawowych rzeczy. Czyli co, na początku każdy bilet parkingowy, rachunek za kawę, zakupy, wszystko? Nie, może aż tak, akurat ja jestem dosyć taką osobą dosyć oszczędną, więc nigdy nie potrzebowałem tego wiedzieć, gdzie mi pieniądze uciekają, bo raczej mi nigdy nie uciekały, zawsze mnie się trzymały pieniądze, natomiast no wiem, że wiele ludzi tego potrzebuje właśnie w ten sposób. Kolejna rzecz, o którą chciałbym się ciebie zapytać, to takie zdanie, nie przeliczaj pieniędzy na to, ile możesz za nie kupić, ale na czas, jaki potrzebowałeś, by je zdobyć. Co przez to rozumiesz? Rozumiem przez to, że suma pieniędzy, a w szczególności teraz, jeżeli tak naprawdę posługujemy się kartami i wszystko jest takie proste, jednym kliknięciem możemy kupić no, dosłownie wszystko, suma pieniędzy stanowi coraz mniejszą barierę, bo je również możemy pożyczyć, czy kupić coś za kredyt, więc sama kwota jest jakby, już nie jest aż taką barierą, natomiast polecam, żeby zastanowić się właśnie, jak długo nam przychodzi zarobienie tych pieniędzy i tak naprawdę ile swojego czasu oddaliśmy, żeby kupić daną rzecz, dany produkt. Wtedy to być może troszkę przeramuje wartość tego, co kupujemy i skłoni do takiej refleksji, czy to rzeczywiście jest warte tych pieniędzy. Radio Free. Privolnie nakręcaj. Frywolnie nakręceni, Marcin Kruk, ze mną w studio jest Łukasz Stępień, inwestor i nauczyciel finansów, mogę tak powiedzieć? Tak. To jest dobre określenie.
Łukasz, bo powiedziałeś taką rzecz, że tak naprawdę mamy do czynienia z nadmiarem wiedzy na temat finansów, z nadmiarem wiedzy na temat inwestowania, a mimo to gro ludzi nadal ma problem z pieniędzmi. To w czym jest problem, że jest wiedza, która jest ogólnodostępna, a ludzie z niej nie korzystają? Problem jest w tym, żeby, no jak ze wszystkim, żeby to wdrażać. Mhm. Tak. A co przeszkadza w tym wdrażaniu? Brak konsekwencji tak naprawdę. Ja uważam, że zresztą jest takie moje ulubione powiedzenie, że giełda to jest jedyne miejsce na świecie, gdzie zarabia się pieniądze za bycie cierpliwym. Czyli nawet, no jeżeli już masz tą metodę, już zdobyłeś tą wiedzę, załóżmy, czy samemu dotarłeś, czy kupiłeś, bez znaczenia. Masz tą metodę, która działa. No załóżmy, że działa. No to w zasadzie już tylko właśnie ta konsekwencja i cierpliwość decyduje o tym, czy ty rzeczywiście z tego skorzystasz w takim stopniu, jakim oczekujesz, czy nie. No bo też trzeba mieć świadomość tego, że nie wszystko się udaje od razu, tak? Są jakieś tam... Dołki i górki. Dołki i górki, tak. Są transakcje udane i stratne i trzeba umieć to przyjąć na klatę wszystko. To się tyczy nie tylko inwestowania, ale przecież i biznesu i tego, co ty robisz zapewne, nie zawsze jest różowo. I czasami pewnie możesz się zastanawiać, że kurde, przecież to, co ja robię, może robić absolutnie każdy. Nie? Dlaczego ci ludzie tego nie robią? A jednak się okazuje, że nie każdy. Czyli nie chodzi tylko o wiedzę taką, nazwijmy to, obiektywną, do której jest dostęp, ale też o przyłożenie tej wiedzy do po prostu osobistych cech człowieka, tak? Tak, to cechy charakteru decydują bardzo, moim zdaniem, o tym właśnie, czy ktoś jest w stanie na tym zarabiać, czy nie. Ja uważam, że na przykład to właśnie, że kiedyś byłem też zawodowym koszykarzem, wykształciło to we mnie kilka takich bardzo mocnych cech, z których korzystam teraz, na przykład. Że sport... Na przykład jakie to cechy? No właśnie ta determinacja, konsekwencja, cierpliwość. Taki pazur czasami. No dobrze, ale wielu ludzi powie, że no fajnie, wy sobie tutaj gadacie, cechy charakteru są ważne, ale tak naprawdę to trzeba się urodzić bogatym, albo dobrze wrzenić, albo coś takiego. Prawda czy fałsz? Pomaga. Wierzę, że pomaga. To choć ja generalnie mam zupełnie inną historię. A nigdy mi nic nie było specjalnie dane. Nigdy w korporacjach nie zarabiałem dużych pieniędzy. Wszystko to, do czego doszedłem, tak naprawdę zrobiłem swoją tą właśnie determinacją, ale też odmawiając sobie po drodze wielu rzeczy. Także no wszystko miało swoją cenę. Coś za coś. Bardzo się cieszę, że to powiedziałeś, bo tak naprawdę nie znałem twojej historii, a tak mi się wydawało, że po prostu tą swoją pozycję obecną wykuwałeś po prostu ciężką pracą. No i o tym tutaj w sumie też trochę chcemy mówić we Freewolnie Nakręconych, że można sobie fajnie, ciekawie i dobrze żyć, ale to wymaga zapłacenia ceny za to. Tak, ja bym chciał zainspirować właśnie naszych słuchaczy, że tak naprawdę można. Gdzieś trochę mam nadzieję, że moja historia w ten sposób inspiruje, bo tą pracą, tą determinacją i tym konsekwentnym właśnie podążaniem do przodu, jeszcze przed 30 rokiem życia udało mi się właśnie wyrwać z etatu i osiągnąć jakiś tam poziom niezależności, który już mnie całkiem fajnie satysfakcjonował. To, co powiedziałeś przed chwilą, akurat jak byliśmy między wyjściami, czyli to, że masz pewną niezależność i władzę nad własnym czasem, tak? Mhm, dokładnie. To jest taka cenna rzecz, no bo generalnie gro ludzi spędza te 40 godzin tygodniowo na siedzeniu w pracy, czy na pracowaniu. Niektórzy pracują więcej, drudzy mniej w tym czasie. Natomiast ten czas po prostu można poświęcić na coś innego. Dokładnie. To jest właśnie ta największa wartość, jaką w tym momencie dostrzegam, czyli to, że mogę robić ze swoim czasem wszystko to, co zechcę. I tak naprawdę dzisiaj inwestowanie nie zajmuje mi większej ilości czasu, natomiast skupiam się na innych aktywnościach, takich właśnie jak chociażby edukacja czy marketing internetowy, bo to dzisiaj mnie najbardziej ekscytuje. No ale to ja decyduję, co chcę robić, tak? Jak ten swój czas pożytkuję. Radio Free. Freewolnie nakręcaj. Łukasz, ten nasz temat przewodni tego wejścia, czyli jak to jest z tym, czy pieniądze są dobre, czy są złe? No ja bym powiedział, że dobre generalnie. Znaczy nie pieniądze same w sobie, bo one nigdy, na przykład moim celem nigdy nie były te pieniądze, te papierki, które tam nosimy, ale ta wolność, którą dają i pod tym kątem no jak najbardziej są dobre. Czy generalnie, no żyjemy w takim systemie, w którym to już nie ma tak naprawdę znaczenia, czy one są dobre, czy nie, po prostu ich potrzebujemy. Mhm. Gdybyśmy żyli, nie wiem, w jakimś systemie, którym
wymiennym, barterowym. Tak, barterowym, no to w ogóle by nie miało znaczenia, tak? To byśmy się zajmowali czym innym być może, ale... Wiesz, bo pytam pod takim kątem, bo ludzie mówią, że pieniądze psują, że pieniądze zmieniają. Ja wolę myśleć, że ewentualnie, że pokazują prawdziwy charakter, czy prawdziwe wartości, kiedy się ma te pieniądze i może się je wydawać na co się chce tak naprawdę. Tak. To wtedy wychodzą prawdziwe jakieś takie zachcianki, czy pragnienia z człowieka. Natomiast z pieniędzmi jest tak, że też mogą finansować wojny. Tak, tak. No ja myślę, że generalnie pieniądze wzmacniają te nasze cechy, które już mamy. Czyli gdzieś to chyba usłyszałem, ale no zgadzam się z tym w 100%. Jeżeli jesteśmy, nie wiem, mamy jakieś właśnie w sobie złe cechy, no to te pieniądze raczej spowodują, że pewnie zboczymy w jakimś słabym kierunku. Natomiast jeżeli generalnie mamy dobre intencje, chcemy pomagać innym ludziom i się rozwijać, no to może być tylko lepiej, tak? Mając większą ilość pieniędzy. Powiedziałeś przed chwilą, że żyjemy w takim systemie, że tak czy inaczej pieniędzy potrzebujemy, czyli one są istotne, no ale wpływają na jakość życia, ale na coś jeszcze? No bardzo dużo rzeczy, to jest może niestety czasami tak jest, no ale to sami możemy sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy czasem jak na przykład, nie wiem, coś się w samochodzie poważniejszego stanie, czy to nie zepsuje nam samopoczucia. Jakieś większe wydatki, tak, czy czasami takie sytuacje, że nie starcza nam na wszystko pieniędzy, jak to na nas wpływa. Warto sobie obserwować siebie właśnie w tych momentach, jak zarówno brak, jak i nadmiar pieniędzy na nas wpływa, bo to ma duże znaczenie, jak sobie z tym radzimy później. Także to ma wszystko bardzo istotny wpływ na nasze życie. Czyli chcesz powiedzieć, że na przykład w momencie braku pieniędzy pojawiają się takie emocje, których nie ma w momencie, kiedy te pieniądze mamy poczucie ich posiadania, możemy wtedy podejmować inne decyzje, bardziej, nie wiem, gorsze lub lepsze dla nas pod kątem tylko finansowym, ale też ogólnego samopoczucia. Tak, ja powiem na swoim przykładzie. Nie zawsze momenty, w których mi brakuje pieniędzy, bardzo mnie motywują. To znaczy w sensie takim, że ja po prostu wtedy, to są jedne z najbardziej efektywnych momentów w moim życiu. Zawsze do tej pory, jak właśnie czy traciłem pracę, czy coś się zmieniało, czy dochodziłem do momentu, gdzie nie jestem w stanie robić już tego, co robiłem, to były momenty, gdzie po prostu 200% normy. I to było bardzo mobilizujące. Z kolei w ostatnim czasie, kiedy na przykład mi jakoś tak dobrze się wiodło, to przychodziło totalne rozprężenie. I wtedy z kolei wyzwaniem dla mnie było to, żeby w ogóle odnaleźć zmotywować się. Tak, zmotywować się i odnaleźć się w tej nowej sytuacji, tak? I umieć sięgnąć do jakichś głębszych motywacji, żeby zacząć coś robić konkretnego. Znaczy ja myślę, że tutaj fajny jest przykład zawodowych koszykarzy czy zawodowych sportowców ze Stanów Zjednoczonych, bo statystyki wskazują, że ci ludzie, którzy tam zarabiają po prostu po miliony dolarów, bo minimalny kontrakt w NBA to jest bodajże 1,8 miliona dolarów, przynajmniej parę lat temu było, więc podejrzewam, że to mogło jeszcze wzrosnąć. Tak, no to są majątki po kilkaset milionów. Tak, i większość z tych ludzi traci te majątki w przeciągu kilku do kilkunastu lat po zakończeniu kariery. Tak, dokładnie. Ale to, co mówiliśmy jeszcze a propos tego, czy pieniądze są dobre, czy złe, czy ujawniają charakter, to ważne jest też to, że większość tych zawodników, którzy faktycznie osiągali sukcesy też na przykład w tej koszykówce, czy w sporcie po prostu swoim, który uprawiali, okazuje się, że nie tylko są mistrzami na boisku, ale są mistrzami też poza boiskiem, czyli potrafią te swoje... Tak, podobno Shaquille O'Neal jest bardzo dobrym inwestorem, słyszałem. W nieruchomościach działa i jeszcze pewnie w kilku innych branżach, natomiast no tak rzeczywiście jest. Zdaje się, że w ciągu 5 lat 80-kilka% tych zawodowych koszykarzy po skończeniu kariery bankrutuje. To znaczy, że nie potrafią sobie radzić z pieniędzmi, nie znają tych podstawowych zasad, którymi to się rządzi. Być może mają jakichś doradców, na pewno mają doradców, ale no to też trzeba uważać, też trzeba umieć ich selekcjonować w odpowiedni sposób, bo jest niestety bardzo dużo ludzi na rynku, którzy mają słabe intencje. Radio Free. Frivolnie nakręcaj. Frywolnie nakręceni, nadal jesteśmy z wami. Raz jeszcze Marcin Kruk i Łukasz Stępień. Dzisiaj rozmawiamy o ciężkim temacie, o pieniądzach. Właśnie nie wiem, tak się utarło, że on jest ciężki, ale... Nie, właśnie lepiej mówić o tym, że on jest lekki i w ogóle taki znośny. No właśnie tak nam się przyjemnie całkiem rozmawia dzisiaj, więc tak powiedziałem ciężki i tak się złapałem za głowę, że przecież to jest jakiś taki stereotyp. Łukasz, teraz bardzo taką popularną metodą zarabiania czy popularnym modelem biznesowym jest MLM, czyli Multi Level Marketing. Wiele ludzi, zwłaszcza młodych,
młodych wchodzi w tego rodzaju biznesy i generalnie są zachęceni wizją po prostu mega wielkiego dochodu pasywnego. Nie wiem, masz jakieś doświadczenia z tym związane z twojego, z twojej perspektywy, to jest dobra metoda, zła metoda, można ten czas poświęcony na MLM lepiej spożytkować, jak to jest? To znaczy, generalnie uważam, że nie ma pasywnego dochodu, nie ma czegoś takiego jak pasywny dochód. Jest dochód, ale każdy dochód wymaga pracy. Także no to takie powiedzenie utarte przez Kiyosakiego, tak, gdzieś pojawiało się często w jego książkach, ale to nie do końca tak jest. Wszędzie musimy włożyć pracę, przynajmniej na początku. Ja osobiście angażuję się tylko w takie przedsięwzięcia już teraz, które są w stanie zagwarantować mi duży dochód, załóżmy w przeciągu roku. Jestem w stanie włożyć w to maksymalnie dużo pracy, ale po tym czasie muszę mieć perspektywę taką, że to się zacznie dziać samo. I sam osobiście sprawdziłem chyba 5 MLM-ów, 5 struktur, jakie gdzieś do mnie dotarły, jak ktoś mi przedstawiał. No powiem tak, no ja osobiście nie mam dużego przekonania. To znaczy nie, żaden z nich mnie nie przekonał, nie powalił jakoś tak szczególnie, żebym się w to mógł zaangażować. Chociaż uważam, że no pewnie jak wszędzie, no tak samo w inwestowaniu, zarabia pewnie jakiś tam niewielki procent. Tutaj też pewnie nie wszyscy zarobią, natomiast no wymaga to bardzo określonych kompetencji, przede wszystkim sprzedażowych, komunikacji i pewnie szeregu innych jeszcze, żeby w ogóle móc w tym zaistnieć, bo no cóż, no jest wymagające jak wszystko. No to już mamy opinię eksperta na temat MLM-ów. Kolejna rzecz, tak bym się chciał odnieść na koniec, jako że już pomalutku zmierzamy ku niemu. Bardzo popularna decyzja wśród Polaków i myślę, że w ogóle ludzi na świecie, ale może skupmy się na tej polskiej rzeczywistości, to jest kredyt hipoteczny. Twoim zdaniem, czy to jest dobra decyzja, zła, czy w jakich kategoriach należałoby ją oceniać? Ważna, na pewno bardzo ważna, bo wyobraźmy sobie osobę, która w 2007 roku kupiła mieszkanie za 500 000, załóżmy, że kupiła no, dosyć drogo, płacąc za metr. Ta cena prawdopodobnie dzisiaj po 6 latach być może spadła o 30%, 30-40%, to jest bardzo realne, a jednocześnie wzięła w 2007 roku kredyt we frankach i przy wycenie 2 zł dzisiaj jest prawie 4. To widzimy, jak ważna to może być decyzja, bo no tutaj te pieniądze się robią naprawdę duże i tak naprawdę te osoby są postawione w sytuacji bez wyjścia, bo ani nie są w stanie sprzedać mieszkania dobrze, ani spłacić kredytu i są w pułapce tak naprawdę. Także no należy bardzo z tym uważać. To są duże pieniądze, bardzo często te decyzje są podejmowane już przez coraz młodsze osoby, dlatego tym te decyzje są istotniejsze. Trzeba się bardzo dobrze do nich przygotować. Mamy po drugiej stronie zazwyczaj bank, tak, który wie, jak nam sprzedać różne rzeczy i stosuje wszystkie możliwe socjotechniki, jakie zna świat, żeby nam to sprzedać. Chociaż ostatnio jest troszkę, akurat sytuacja się odmienia. Natomiast wtedy tak było i trzeba być na to przygotowanym. Trzeba wiedzieć, czym jest marża kredytowa, czym jest oprocentowanie, WIBOR i różne inne szereg rzeczy, które tu ma znaczenie. Które się składają na ratę kredytu. Tak. Łukasz, dziękuję ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dzięki również. Dzięki wszystkim słuchaczom. Miejmy nadzieję, że skorzystacie i zrobicie to, co najtrudniejsze, czyli tą wiedzę na temat finansów. Będziecie wdrażać, jeszcze raz wdrażać i robić to z konsekwencją. Dzięki śliczne za dzisiejszą audycję. Do usłyszenia za tydzień. Cześć. Cześć. Radio Free.